Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Każda dyscyplina sportu ma swoją ikonę, osobę, która już za życia staje się jej symbolem, całkowicie podporządkowując ją sobie przez lata. Tak było na przykład z Michaelem Jordanem, Maradoną czy Mohamedem Alim. W Polsce także nie brakuje takich zawodników, a to jeden z nich. Moja przygoda z trójbojem zaczęła się, gdy miałem 18 lat. Dosyć późno zacząłem, bo teraz zaczynają ludzie dużo wcześniej. A mimo to wystarczyło, aby zostać prawdziwą legendą tej dyscypliny. Jarosław Olech to jeden z najbardziej, jeżeli nie najbardziej, utytułowany polski trójboista. Urodził się 47 lat temu, 6 stycznia 1974 roku w Starachowicach. Na początku na siłownię nasz bohater wybrał się, chcąc poprawić swoją sylwetkę. Ważąc nieco ponad 50 kg, celem było nabranie masy. Zaczęło się od kulturystyki, ale jego trener szybko zauważył, że ma niezwykłe predyspozycje do uprawiania sportów siłowych. Aby omówić wszystkie jego sukcesy, zapewne potrzebny byłby oddzielny film, dlatego ograniczę się do najważniejszych osiągnięć. Olech jest 17-krotnym mistrzem Europy i świata. W latach od 1999 do 2011 roku został 9-krotnie uznany przez IPF, czyli największą trójbojową federację, zawodnikiem roku. W 2002 jako pierwszy Europejczyk przekroczył granicę 600 punktów Wilksa. Rezultat wyliczany jest na podstawie stosunku masy ciała do podniesionego ciężaru. Wówczas osiągnął wynik 607,93 punkta. Warto tu powiedzieć, że wzrost Jarosława Olecha podaje się na 160 cm, a startował w kategoriach wagowych 67,5 oraz 74 kg. O jego dominacji na arenie międzynarodowej świadczą nie tylko tytuły, ale również rekordy siłowe. 40 razy bił rekordy Europy juniorów oraz 30 razy rekord świata seniorów w przysiadzie, martwym ciągu i trójboju siłowym. W 2012 roku wszedł do Galerii Sław IPF. Medale na najważniejszych imprezach rangi międzynarodowej zaczął kolekcjonować już w 1993 roku w wieku 19 lat, kiedy zajął 3. miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Belgii. Rok później był 4., a w 1995 roku 2. na zawodach na Ukrainie. Udział w Mistrzostwach Świata Juniorów rozpoczął w 1996 roku od 3. miejsca w Finlandii. Rok później został mistrzem świata juniorów podczas zawodów na Słowacji oraz zajął najniższe miejsce na podium na Mistrzostwach Świata Seniorów w Pradze. 3 kolejne lata to 3 kolejne medale, tym razem srebrne na Mistrzostwach Świata Seniorów, kolejno we Włoszech, Japonii i Finlandii. W międzyczasie zdobył także 3 Mistrzostwa Europy. Od tego momentu właściwie zaczęła się jego dominacja w tej dyscyplinie. Do 2018 roku wygrywał wszystkie najważniejsze turnieje rangi międzynarodowej, w jakich startował. Jednym z ważniejszych tytułów, jakie udało mu się zdobyć, które podkreślał w swoich wywiadach, były zwycięstwa World Games w 2009 i 2017 roku. Zmagania porównywalne do Igrzysk Olimpijskich mają podobną rangę i podobnie jak one odbywają się co 4 lata, ale udział biorą w nich przedstawiciele dyscyplin, które na olimpiadzie nie są reprezentowane. W 2012 wydawało się, że seria jego zwycięstw się zakończy podczas Mistrzostw Świata w Puerto Rico. Występ w kategorii do 74 kg nie był dla niego udany. Wszystkie jego 3. podejścia nie zostały zaliczone, a jego przeciwnik, Bułgar Rotislav Petkov, wszystkie zaliczył i wyprzedził Polaka o 16 kg. Jednak kilka tygodni po zawodach wyniki testów antydopingowych spowodowały dyskwalifikację Bułgara i w ten sposób Olech mógł świętować 11. tytuł z rzędu. Swój ostatni medal zdobył w 2019 roku podczas Mistrzostw Świata Seniorów w trójboju w Dubaju. Wówczas startując w kategorii do 74 kg, zawody zakończył na 2. miejscu z wynikami 345 kg w przysiadzie, 200 w wyciskaniu oraz 315 w martwym ciągu, co dało mu ostateczny wynik 860 kg.
Na stronie Open Powerlifting można zobaczyć jego rekordy życiowe, wynoszące 370 kg w przysiadzie, 220 na ławce, 328 w martwym ciągu, dające 908 kg w trójboju, a wynik ten uzyskał w 2017 roku podczas Mistrzostw Świata w wieku 43 lat. Wynik ten stanowi w kostiumie jednowarstwowym drugi wynik w historii w klasie do 75 kg, a Polaka wyprzedził tutaj Oleksandr Kuczer Federacji WPC, podnosząc 985 kg. Patrząc na tabelę rekordów świata w trójboju w kostiumach jednowarstwowych, Olech jest także drugi w martwym ciągu w klasie do 67,5 kg z wynikiem 318,5 kg, przegrywając o 1,5 z Danielem Austinem oraz najlepszych w historii w przysiadzie, także w kategorii do 67,5 kg z wynikiem 342,5 kg z przewagą aż 15 kg nad drugim Calebem Williamsem. Aby podsumować jego dominację na Mistrzostwach Świata IPF, można spojrzeć na tabelę z wynikami z poszczególnych lat. Od czasu wprowadzenia kategorii do 74 kg Olech przegrał tylko raz, zajmując wspomniane drugie miejsce w 2019. Oprócz tego od 2011 do 2018 niezmiennie wygrywał. Wcześniej w historycznej, już obecnie klasie do 67,5 kg pojawił się na podium po raz pierwszy w 1997, a od 2002 nie opuścił najwyższego miejsca na podium. W latach 2002, 2006 i 2010 wygrywał do 67,5, a od 2006 do 2009 w kategorii do 75 kg. Można to wszystko połączyć i zobaczyć, że Olech w swoich klasach był najlepszy na świecie przez 16 lat z rzędu, od 2002 do 2018, a z podium nie schodził przez 22 lata, od 1997 do 2019. Jeżeli chodzi o treningi polskiego mistrza, to w jednym z wywiadów znalazłem informację, że jego sesja trwa maksymalnie 3 godziny, ale czasem zdarza się, iż przesiedzi na siłowni 2 godziny i nic nie robi, bo mu się nie chce. Komentował to w ten sposób. Trudno jest się zmuszać, gdy nie ma się chęci do treningu, natomiast lubię przebywać na siłowni, bo przywykłem do tego klimatu. Przed zawodami jednak trening nabiera intensywności i potrafi na siłownię przychodzić 2 razy dziennie. To oczywiście wymaga od niego wielu wyrzeczeń w życiu prywatnym oraz zrozumienia jego bliskich. Jego recepta na sukces w trójboju siłowym to mięśnie grzbietu i nóg. Według Olecha ławka pozioma nie ma praktycznego znaczenia w ogólnym bilansie, gdyż wygrywa się martwym ciągiem. Jarosław Olech to przykład sportowca, który całe życie podporządkował dyscyplinie, w której był i wciąż jest jednym z najwybitniejszych atletów. Przykład zawodnika pokornego, skromnego, który swoim zaangażowaniem stworzył legendę, która jest inspiracją dla młodych adeptów trójboju. Dajcie znać w komentarzach, które miejsce na liście waszych ulubionych trójboistów zajmuje bohater tego odcinka. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego. Yeah.